Namawiam cię tutaj do przegranej. Dobra, przemyślę. Człowieku. A czemu się zasłaniasz? Pokaż twarz. Zastanawiam się nad swoim kolejnym ruchem. No to czemu nie wybrałeś? Jest przeróbka. Żebyś nie miał punktu. No i czemu? Żebyś był sobą. Że... Nie bo byłeś sobą. Ma brodę. To jest wukadzik? Cześć, wyklecie ekipa WK z tej strony i dzisiaj gramy w... Kadnikto, to edycja filmowa. I na czym to polega? Graliście już w tą wersję z influencerami na ekipie. No. Ty wybierasz osobę, pan Robert wybiera swoją osobę. No. I twoim zadaniem jest zgadnięcie, jaką pan Robert wybrał osobę z filmu. No. I on ma te same osoby co ja? W tej samej kolejności? Ciekawe. Dobra. No i gracie po kolei. Kto wygra więcej rund, wygrywa. To teraz pokazujemy do kamery. Żebyś pokazał Robul do kamery. Możecie papierkami nożyce, kto pierwszy. Raz, dwa, trzy. Dobra. I zadajemy pytania jak w szuku tak naprawdę. Okej. Okay. Czy osoba, którą wybrałeś, jest z działu magazyn? Nie. Możesz sobie odhaczyć te wszystkie osoby, które, wiesz, nie są z magazynu, nie? Żeby ci było łatwiej widzieć, kto został. Ale nie musisz. Ale zrobię to, bo fajne to jest. To ogólnie też planowałem takie pytanko zadać. Jakiś tam dział strzelić. Ale może... nie ma takiej tutaj w sumie... Dobra, czy osoba, którą wybrałeś... ma... czy po prostu... Dodaj, czy jest mężczyzną? To już pierwsza taka tak. Eliminacja. Dobry, dobra, no. Dużo ci nie pomogło no w czułku, jak pytałeś, czy kobieta, czy mężczyzna. Tak, tam już w ogóle... Dobre. Dobre pytanie jest to też. W takim razie, czy... Osoba, którą wybrałeś, jest mężczyzną. Tak. Dobra. Wiesz, dlaczego tak wybrałem? Daj mi się zastanowić. Dlaczego mogłeś tak wybrać? No. Kobiet było pewnie 4. Bo kobiet było mniej. Tak jest. Czy osoba, którą wybrałeś, jest z działu obsługi... Czekaj, ja ogólnie zobaczę, czy w ogóle są takie tutaj. Tak są. Z działu obsługi klienta. Nie. Nie? Nie. Ale to w takim razie może ty wybrałeś. No ciekawe robot. Czy pamiętasz, kto pracuje w dziale obsługi klienta? Zakrzyw jaka woda, kurwa. Dobra, w takim razie... czy w takim razie z działu wideo są osoby, którą... Osoba, którą ty... Czy osoba, którą wybrałeś jest z działu wideo? Zastanawiam się, czy czegoś nie, na odwrót nie mówię. Ja ogólnie przy każdym waszym pytaniu mam rozkminę, nie? Ładnie polecieli. A też błąd lekki zrobiłeś. Jaki? No bo na planszy jest najmniej osób z działu biuro obsługi, nie? I jak już chciałbyś być konsekwentny i fajnie rozkminiłeś pytanie z płcią, no to tak, wybrałbym dział z najliczniejszą liczbą osób. To działa w dwie strony. Może być więcej, ale jednak może tam, gdzie jest mniej, starcie. Może jednak tam, wiesz o co chodzi. Że będzie tak szybciej po prostu. Dobra. Czy osoba, którą wybrałeś jest z działu marketingu? Nie? Nie. Na pewno? Na 100%. Upewniam się, czy nie myli ci się, wiesz. Okay. Jest to dobre pytanie, ponieważ sporo jest z marketingu. Marketing jest tyle samo, co... No nie, jest trochę więcej. Dobre pytanie, ale pójdę tak samo, jak co powiedziałeś przed chwilą, nie? Marketingowców jest 3 na planszy, a ja spytam się o logistyków, których jest 2. Czy to będzie dział logistyki? Nie. Dobra. Dobra, czy jestem z działu magazyn? Tak. Dobra. Się zgadza? Poczekaj. No. Jak się czujesz, Robo, jak tak kasujesz pracowników? Dobra. Jednym palcem. Jak boss? Dobra. Moje pytanie niekonwencjonalne. Coś mi tak to mówi, że jara wybrałeś. Nie. Nie? Owca dosyć późno zaczął strzelać jak na niego. No ja czuję, że tutaj są jakieś powiązania między tobą a Milanem z przeszłości i wybrałeś tak jakby Milana. I co, że na pewno Milan?
Na 100%. Stawiam na Milana, że wybrałeś Milana. Ile procent, że Milan? 75. Nie. Co kurwa nie? Trzy osoba, którą wybrałeś, to będę. Nie? Nie? Ostatnie 25% zostało dla osoby Maćka, ponieważ ma okulary, a ty ostatnio biegasz w okularach. Czy to jest Maciek? A kto jest jeszcze na magazynie? Nie, a nie wiem, czy mogę ci powiedzieć. No ja mam tych, ja mam te same osoby. No jest Adam i Szczepan. Daję ci możliwość odwrotu w tej rundzie. Tak. I teraz pytanie, czy już trafiłeś? Bardzo prawdopodobne, że już trafiłeś, ale tak jakby widzisz, że strzelam, nie? Że tak jakby lubię się pobawić w tej grze, ale i daję ci tak jakby drugą szansę w tej rundzie, że możesz to szybciej zakończyć. I pytanie, czy ją weźmiesz? Tą szansę, że wycofasz się ja z myślę, Maćka. Że te okulary też coś mają. I w tym zaznaczysz Adama albo Szczepana. Myślę, że twoje, że zwróciły te okulary twoją uwagę. No bo biegałeś w okularach ostatnio sporo i nawet jak nie było słońca, to biegałeś nawet jak ciemno było. No to jest dobra rozkmina. I dlatego tutaj. To jest dobra rozkmina. Czyli zostajesz 100%, nie chcesz w tej rundzie. A jakbym ci powiedział, że tu na 100% Adam? Mówię ci, że na 100% to jest Adam w tej rundzie. To i tak bym nie zmienił. Nie zmieniasz? Nie zmieniłbym, Adam. No to nie jest to Maciek. Świry to Maciek, chuju zajebany. Kurwa! Przejebałem! Zajebiście! Co, zostaje Robur? Tak, no. Pokazuj, jak jako wygrany. I teraz już, możesz ty. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Też tam miałem. Co z tym zrobisz? Wybiło cię w chuj, co? Że ci to nie pokazałem. Ja pierdolę, jak go zbiło strop. Jeszcze bardziej nie wiem, co powiedzieć. Jak zgad... A no dobra. Czy wybrałeś osobę mężczyznę? Tak. No to dobrze. A patrz, mam pytanie, prawdopodobnie rozpierdol. Ale może nie oddać. Czy mam brodę? O! O, o! Na zdjęciu, które tu jest, czy mam brodę? Nie pamiętam, kogo Robur miał. Nie masz. Na pewno? Okej. Chwila. Już nie wiem, kogo opuściłem. Dużo tych brodaczy. Czekaj, czekaj. Ja opuściłem tych bez. Zauważyliście, że żaden prezydent w historii, oprócz Lincolna... Nie mam brody, no nie? Nie mam brody. Czyli opuszczam tych, co mają. Co ja kurwa robię? Obama nie miał brody. Biden nie ma brody. Bush nie miał brody. Dobra. Nixon nie miał brody. Brody opadają. Kennedy nie miał brody. Kaczyński nie miał brody. A żeś kurwa wybrał, co? Kwaśniewski nie miał brody. Akurat wziąłeś typa bez brody? Wiecie dlaczego tak jest? Wiecie dlaczego? Te osoby nie mają brody, które kandydują na prezydenta? Poważne pytanie. Jak myślicie czemu? Wizerunkowo są bardziej godne zaufania. Bardzo dobrze, Saker. Ale nie wiem, z jakiego osoba powodu. Bez brody zadbana. Według badań jest Mora. Bardziej godna zaufania. Więc cokolwiek on powie, to mu kurwa nie wierzę. Dlatego skłamał mi w twarz i wygrał. A ja nie potrafię, tak? Nie mam brody. Kurwa. Już mam jakiś strzał. Nie wiem, tak poczułem, ale mogę stracić rundę przez to. Ale poczułem, że to może być też ta osoba. To ja strzelam od razu. Poczułem to. Czy to jest pan Mirek? Nie? Kurwa. Taki samotny tutaj. Miraz w ogóle brody nie ma. Dobra. Dobra, czy ja jestem z działu wideo? Tak. Bang. Dobra. Czy twoja osoba jest z działu? Z działu benzy? Nie. Nie? Twoja kolej. No. Już możesz strzelać w sumie. Jeszcze chyba się nie opłaca. Tylko jak zrobić pół na pół? Akurat kurwa nie mają brody żaden, nie? Ja pierdolę. Wzrostowo, wagowo. Dużo jest opcji na pytania. No wiem. Staram się ich podzielić na pół, no nie? Bo jak nie dzielę na pół, to bardziej mi się opłaca strzelać. Wzrost, waga, siła. Więc strzelę. Myślę, że wybrałeś czar, bo nas nagrywa. Nie.
Ja to już muszę strzelać. Bo był najbliżej. Ty jak to strzelisz, to tak się wkurwię, nie? Myślę, że twoje zainteresowanie... Mega to będzie nie fair. Zbudziła twarz Kuby. Tak go śmiesznie przerobiło, że złapał cię za serce. I jest to Kuba z działu Bok. Masz rację, ale nie zgadłeś. Ale złapało mnie za serce w chuj. No to czemu nie wybrałeś? Przeróbka. Żebyś kurwo nie miał... No i czemu? Żebyś kurwo był wkurwiony, że... Nie byłeś sobą. Mam brodę. Kogo nie ma w pokoju? O, przechytrze sakera. Dawaj, wezmę tego, którego nie ma w pokoju. Bartek Kozłowski. Nie. Czemu ty opuściłeś i on? W sumie nie wiem. Czemu wy podpowiadacie? Nie, bo zacząłem się zastanawiać, czy ja czegoś nie kumam, nie? Bo cały czas sobie przypominam, kogo ty wybrałeś i Robur. Mam tak, że już 3 razy w trakcie waszej rozgrywki zapomniałem, kogo wyjście. Ja już obok widziała tak, jakby nie biorę pod uwagę. Ja mam czutkę taką. Ale myślę. Szukam tutaj jakichś powiązań w ostatnim czasie, które zbliżyły cię do wyboru tej osoby, a nie innej. Myślę, że tą osobą jest osoba, która dzisiaj zrobi plancza. Strzelam, że wybrałeś Deję. Nie. Kurwa. Ale widzę, że są jakieś dymy, ale ja opuściłem wszystkich z brodami, więc nie wiem, co jest nie, grami. Nie, że patrzysz na mnie co 5 sekund, jakbyś szukał pomocy. Nie, ale to jest zakrzyw. Nie. No to masz ostatnią szansę. No idę w strzały, no nie ma co, już poszedł w strzały. Nie no, dawaj, zawężaj. Taką decyzję podjąłem już. Już zawężaj, ile tu mam działów. Tak na pałę będziesz leciał. Magazyn spory jest. Ja. Zjebałem. Mogę iść tymi działami, bo widzę, że tobie ciężko też idzie. Patrz, przyfarciłem z działem, ale nie mogę dobra, znaleźć. Mój strzał pada teraz na... I to jest... Twoja kolejna odpowiedź będzie. No tylko on został. Dobra, czy ty wybrałeś osobę Szczepana? Nie. No to ciekawe, kogo wybrałeś. To nie jest prawda. No to Błażej ma brodę na flocie. Nie ma. No jak kurwa nie ma? A jeszcze masz... No to masz jeszcze jeden strzał. A, czemu ja tam? To jest cień? Ty z czara mówiłeś to zakrzewa. Co ty pierdolisz? Patrz, to jest cień, to nie broda. To już jest na zgolony. Nie no, to jest... To nie jest broda, kurwa. To jest taka lekki zarost, to jest. A nie wiem, czy to nazwać brodę. To nie broda. Jest broda. Masz farta, bo zaliczyłem to jako brodę. I tak chyba wygrał. Kolejny strzał. Musiałbyś tak kurwa przyfarcić teraz. Mój kolejny strzał. Jesteś tak w piździe z tymi strzałami. Mój kolejny strzał to Jaro. Jaro Łosiewicz. Nie, ale Łosiek ma moc. No to Błażej, no. Trafiłeś. Ale no to kurwa, no chujowo, bo chujowo. Ja bym uznał i widzisz tu kolega bezstronny, że ma brodę. Na jak jego, się z tym czujesz? Na jego usprawiedliwienie ma to, że ludzie z brodą są niegodni zaufania. Więc może się usprawiedliwić tym, że broda sprawia, że tak się zachował. Tym pytaniem, czy ma brodę, jakby się okazało, że tak i widzisz, jednak wyszło, że chyba tak. To zostałoby mi 6 osób. Rozjebałbym cię w 3 runy. Ja pierdolę. Gdybym wiedział, że tak długo nie będziesz trafiać, to może tymi działami bym poszedł. O, co musisz to wygrać? Kurwa. Czemu on? No bo punkcik. Ja nie mogę dostać. No ale będzie 2-1 wtedy. Lepiej 2-1-0. I wygrywasz odcinek. Czekaj, jak ty wygrasz, wszyscy mamy punkt? Tak, no. A jak ty wygrasz, tylko ja. To tylko ty. No to trzymam za was kciuki. To co, jedziemy? No musimy pokazać, kogo wybraliśmy, tak? Saker już. Taka wygrana też Saker. Jest spoko, bo zobacz. Jak Pączek przegrywa, każdy dostaje, to jest jeszcze większe zwycięstwo. Że każdy dostał, on się jeszcze będzie bardziej czuł przegrany. Już nigdy nigdzie nie pojedzie. Niż my, wszyscy w trójkę będziemy się czuć przegrani, to nie. No. Tych Boczek bardziej będzie się czuł przegrany, czyli tak jakby twoja wygrana będzie jeszcze większa. Więc namawiam cię tutaj do przegranej. Dobra, przemyślę. Kusi, nie? Ta przegrana to jest taka inwestycja. Kusi no. W chuj, no. Jemu też morale spadną później. Krok do tyłu, nie? Dwa do przodu. No, takie podwaliny. Jak to mawiają, podwaliny. Dobry grunt. 3, 4. Nie, nie patrzyłem, co wybraliście. Dobrze. Na pewno wybrałeś kogoś bez brody, więc nawet nie próbuję. Ale just in case zapytam, czy jestem mężczyzną. Tak, boję
jest ich więcej. Myślałem, że pod chuja będziesz mnie robił, że dasz bez brody, ale kobietę, czaisz. Dobra. Fajnie, czy jesteś mężczyzną? Tak. Dobra. Kogo mogłeś na mnie zasadzić, nie? Który dział? Taki nieoczywisty dla mnie. Mam przeczucie, że marketing. Tak, jest twoje pytanie? Czy jestem w marketingu? Śmiało powiedz, że jestem. Ja... Nie jesteś. Nie? Nie. Na pewno? Bo już zaczynam opuszczać. Opuszczaj, nie jesteś w marketingu. Dobrze. Za to mi się wydaje, że to jest osoba z marketingu, nie? Którą mi dałaś. Nie. Też nie? Fajnie, dzięki. Czekaj, kto jeszcze jest? Tak, bo też opuszczam. Tak, śmiało. Ale widziałem, że tak aktywnie podglądałeś, co robiliśmy z Roburem, więc zapytam o dział wideo, czy jestem w nim. Jesteś. W takim razie może ty mi powiedz, czy ty jesteś w dziale wideo? Nie. Nie jesteś? Nie. No dobra, to czekaj. Wybiera. Kogo ty wybierasz, człowiek? Że co, Błażej już był, nie, owca? To drugi raz byś go nie wziął. Ciekawe, co? To było dziwne w chuj, nie? No, ty wziąłeś... Ty wziąłeś Maćka drugi raz. No. Więc teraz pytanie, nie? Albo teraz, albo teraz to wykluczysz, albo do końca gry będzie kurwa z tyłu głowy, nie? Jestem Błażejem? Nie. Dobra. Dziwnie rękami ruszałeś. Myślałem, że mam, mam te twoje ręce, kurwa, na Błażeju. Takie robię ruchy. Mało czasu mi zostało. A specjalnie robisz, nie? Te ruchy rękami? Może... Wiesz, że ja patrzę. Zostało mi mało czasu i znając ciebie, znając twój tok rozumowania, wydaje mi się, że padło na słonia w pokoju. Słoń w pokoju. Który może nie być w tym pokoju. Widzę same dziki. Ale może być w innym pokoju. Może być gdzieś w pokoju. Gdzieś tam schowany w kącie na górze. Może siedzieć koło pewnej dziewczyny, którą już tak śmiało wyeliminowałeś na początku. Ja też zresztą. I jest to Jaro. Nie, kurwa? Nie, ale Łosiek jest kurwa tak przekatowany. Kurwa! Czemu nie Jaro, ty? Co? Czemu nie Jaro? Już myślałem, że teraz dałeś Jara, nie? Ty na pewno dałeś kogoś też właśnie w pokoju. Bartka byś nie dał, więc jest zmodyfikowany Czaro, zmodyfikowany Pawka i gruby zakrzew. To cię rozbawiło? Gruby zakrzew cię rozbawił? Śmieszny to jest? Nie. A czemu się zasłaniasz? Pokaż twarz. Zastanawiam się nad swoim kolejnym ruchem. No. Twoja osoba to Pawka. Nie. Kurwa. Czekaj, dział wideo przecież kozło jest jeszcze. Kurwa, trzeci raz Maciek by była heca, co? A, kurwa, człowieku. Opuściłeś kozło? Co? Bardzo możliwe. U siebie, no. By nas tak obrobił. Ale by, kurwa, była akcja, ty, jak ci co Vegas założy i kurwa. Złodziej, byś miał, jak trzeci raz Maćka, no. Jak jest trzeci raz Maciek, to jesteś dla mnie złodziejem. Milan na pewno, może nie? Weź go dla świętego spokoju. No ja bym go odhaczył. No kurwa! To jest Maciek, kurwa! 100% Maciek, ja kurwa! Ja czuję, że Maciek albo Milan. Ale już powiedziałem, to jest Maciek. Nie. Nie? Wiedziałem, że się złapiesz na to. Kurwa. Dobra. Bartka nie ma, no to przecież nie brałbyś go, nie? To takie proste, że nieobecnych byś nie wybrał. No nie. Dobra. Zakrzew. Musi to być zakrzew. Nie. Kurwa. Serio nie? Czy to już jest ściema? Czy to niemożliwe, że aż takiego pecha serio mam? Nie, kurde. No ja już tak mam, że jak już strzelam, to strzelam, nie? Mam ogólnie trzy typy. To jest pięć typa w waszym dziale. Dwa razy do jednego, kurwa, nie? To jeszcze nie jest typ, uwaga. To nie jest jeszcze mój typ. Z jakiegoś powodu uważam, że mogłeś wziąć Kubę. Z działu Bo. Nie wiem czemu. Ja wyczuwam pana Mirka i Kubę. No, pan Mirek i Kuba. Benza jest prawdopodobny, ale myślę, że nie w tej partii. Nie dzisiaj. No, no to wydaram Kubę z działu Bo. Nie? Not this time. Kurwa, aż tak ciężko jest trafić? Kurwa, ma. Dobra, Czaro. No tak, no. Kurwa, już myślałem, że to kurwa. To kogo miałeś? Dobra, kurwa. Poczekaj, no to co, to miałeś Szczepana, kurwa? Nie. No to miałeś w takim razie Zepa. Nie.
ale dobry strzał, co? No to benzo miałeś. Nie, patrz. Kurwa. Idealny strzał, no to, kurwa to, był. No to miałeś długiego. Nie, no to jest miałeś, najmniej oczywista to, osoba. To miałeś Kamila. Tak. Kurwa, wiedziałem, że ten bok, nie? Czaiś, całą planszę zdjąłeś do tego typu. Pierdolę. To był tak dziwny typ. No gra typ. W ogóle Kamil nie pasuje do mnie, myślami, w żaden sposób, nie? Graty, graty. Nie, mi tam wszyscy pasują. Saker wygrał kurwa. Odcinek. Trochę strategii, trochę farta. Fajnie. Głównie fart, nie? Należało ci się. Gratulacje, nie, byłeś tak lepszy. Co jeszcze powiecie na moją wygraną? Nie, no jakie twoja... Nie na, nie, na twoją wygraną nie. Ogólnie fajnie. Znaczy nie, nie, że fajnie. Cofam. Na twoją wygraną powiem, że wygrałeś. No wygrałeś. Wygrałeś, chuj, mogę tylko to powiedzieć. No ale jesteśmy wkurwieni, co nie? I będziemy pierdolić. To dobrze, nie, bo bałem się, że fart. Tylko to mogę powiedzieć. Jak jesteście wkurwieni, to biorę tą wygraną, no. Kurwa mać. Zero punktów. Co? Szkoda, że Łukadzik. A, no tak, to nie jest punkt na ekipę. To jest Łukadzik? To jest Łukadzik? Gratulacje! Tak biorę tą wygraną. Graty, kurwa. Punkt, kurwa. Nie no, Łukadzik, nie?